Przede wszystkim trzeba przyznać, że właściwie we wszystkich aspektach działalności gminy Mieroszów już można obserwować tą troskę o ochronę środowiska. I tak od takich najbardziej istotnych rzeczy zaczynając, to nasza gmina realizuje w chwili obecnej, realizowała 4 programy dotyczące wymiany pieców, czyli tą dbałość o niską emisję tutaj. Natomiast w chwili obecnej, ponieważ jeden z projektów był projektem unijnym, już się zakończył, realizujemy już tylko 3 te projekty, programy. I tak również z jednego z tych programów, był to program właśnie Czyste Powietrze, między innymi zakupiliśmy tam w kwocie blisko 20 tysięcy złotych czujnik jakości powietrza, który został zamontowany, to się dokładnie nazywa pyłomierz. Został on zamontowany i zlokalizowany jest na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej u nas. No dzięki temu też jakby te pomiary powietrza tutaj możemy analizować i możemy stwierdzać, czy ta jakość tego powietrza jest dobra, bardzo dobra lub niestety niekorzystna. Natomiast to, z czym się boryka też nasza gmina, to ewidencjonowanie przede wszystkim ilości wciąż mieszkań, w których występują też te kopciuchy. Oczywiście do tego służy odpowiednia też aplikacja, która jest prowadzona jakby centralnie, ale oprócz tego na przykład realizowane były programy, te od których chciałabym też zacząć. Więc pierwszym z nich była między innymi wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin aglomeracji wałbrzyskiej. Jeżeli chodzi o gminę Mieroszów, był to projekt partnerski, liderem była gmina Świdnica. Jeżeli chodzi o ten program, my wymieniliśmy łącznie 59 źródeł ciepła, łączna kwota blisko 830 tysięcy złotych. Także no tutaj ten program jest niestety już zakończony. Liczymy na to, że też w tej nowej perspektywie finansowej unijnej zdołamy też pozyskać jakieś środki. Realizujemy również cały czas jako nasza gmina takie dopłaty. One są może niezbyt wysokie. Jest to dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mieroszów. Ten program jest realizowany od 2020 roku i przygotowując się też tutaj do dzisiejszego spotkania z Panem, mogę powiedzieć, że nasza gmina udzieliła 11 dotacji na ogrzewanie elektryczne w roku 2020. W 2021 było to 12, w 2022 również 12, w 2023 7, razem 42 dotacje zostały przyznane na właśnie ogrzewanie elektryczne, na wymianę. Natomiast jeżeli chodzi o dotacje na ogrzewanie gazowe, takich wymian od 2020 roku było aż 24. A jeżeli chodzi o taką formę też jak dotacje na przyłącza gazowe, było to 7 takich inwestycji w naszej gminie. Ten program w całości finansowany jest ze środków budżetu gminy Mieroszów i łączna wartość środków, które już zagospodarowaliśmy na ten cel począwszy od 2020 roku, to jest 271 tysięcy złotych. Mamy świadomość, że to wciąż jest kropla w morzu potrzeb, natomiast no staramy się chociaż takimi małymi krokami poprawiać tą sytuację związaną z wymianą tych wysokoemisyjnych pieców. Równocześnie gmina Mieroszów uczestniczy, tak jak i większość gmin, w programie Czyste Powietrze. I tutaj, jeżeli chodzi o ten program, realizujemy go od 2021 roku. Łącznie zawarto 55 umów o dofinansowanie tutaj poprzez nasz też punkt konsultacyjno-informacyjny na łączną kwotę 661 585,71 zł. Tutaj akurat w przypadku Czystego Powietrza nie wszystkie wnioski były procedowane przez nasz punkt konsultacyjny, natomiast jak najbardziej on jest, mieszkańcy mogą się doradzać, mogą prosić o konsultacje w wypełnieniu tego wniosku i dosyć sprawnie to już działa. Zresztą też z tych środków realizujemy też taką część edukacyjną, bym powiedziała, naszej działalności związanej z dbałością o ochronę środowiska, bo
Też są tutaj materiały różne edukacyjne na temat segregacji chociażby odpadów drukowane i wiele, wiele spotkań też informacyjnych w zakresie tej segregacji się odbywa.